zgodnie z przepisami konwencji CITES obrót zwierzętami należącymi do grup A i B jest rejestrowany. Wszystkie gatunki papug należą do grupy A lub B. Niektóre kraje dopuszczają w przypadku papug powszechnie występujących zwolnienie z obowiązku rejestracji. W większości krajów europejskich z obowiązku tego zwolniono ponad 50 gatunków. W Polsce tylko 4. Są to papuszka falista, nimfa, nierozłączka czerwonoczelna, jako jedyna spośród wszystkich gatunków nierozłączek, i aleksandretta obrożna, jej odmiana azjatycka. Aleksandretty obrożne, te azjatyckie, pochodzące głównie z Indii, w naszym kraju nie wymagają rejestracji. Natomiast te wywodzące się z Afryki, dość ciężkie do rozróżnienia, niestety temu obowiązkowi już podlegają. W naszych domowych hodowlach głównie mamy do czynienia z podgatunkami azjatyckimi, a ponieważ papuga ta od tylu już lat jest hodowana, doprowadzono do pojawienia się wielu odmian barwnych. Papuga nominalna, czyli w kolorze zielonym, jest stosunkowo rzadka. Najczęściej mamy do czynienia z rotacjami barwnymi, żółtymi, białymi, błękitnymi, jak tutaj siedząca na moim ramieniu papuszka, czy szarymi. A więc reasumując, poza czterema wymienionymi gatunkami papug w Polsce podlegają obowiązkowi rejestracji. Nabywając taką papugę, należy ją zarejestrować w okresie 2 tygodni od kupna we właściwym terytorialnie starostwie powiatowym. Zwykle zajmują się tym wydziały ochrony środowiska. Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania papugi? Jeśli papuga przyszła na świat w Polsce, konieczne jest świadectwo weterynaryjne potwierdzające ten fakt. Ponadto, jeśli nabywamy papugę od hodowcy lub innej osoby, to wymagany jest dokument rejestracyjny wystawiony na osobę, od której zwierzę nabywamy. Nie dotyczy to przypadków zwierząt kupowanych w sklepach zoologicznych, ponieważ nie ma obowiązku, aby ich właściciele rejestrowali papugę na siebie. Sklepy przekazują klientom dokumenty hodowcy. Jeśli kupujemy papugę w którymś z krajów Unii Europejskiej, musi ona posiadać dokument rejestracyjny z kraju pochodzenia. Na jego podstawie zarejestrujemy ją w Polsce.